Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie dziękujemy Ojcu Januszowi za przekazanie głosu tutaj do Poznania. Skąd niezmiernie serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i zapraszamy na dzisiejsze rozmowy niedokończone. Transmitowane właśnie tutaj ze stolicy Wielkopolski, z Poznania, z Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, gdzie w dniu dzisiejszym spotkała się rodzina Radia Maryja. W tym miejscu z góry serdecznie pozdrawiamy metropolitę poznańskiego, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Cieszymy się, że możemy gościć właśnie w metropolii, możemy gościć w Poznaniu. W tym miejscu też serdeczne podziękowania składam na ręce kustosza sanktuarium, który doprowadził do tego, że Radio Maryja i Telewizja Trwa w dniu dzisiejszym, rodzina Radio Maryja spotkały się właśnie w tym miejscu. Miejscu no niezmiernie istotnym, ważnym dla naszej ojczyzny z wielu powodów. O tym będziemy też sobie mówić podczas naszego dzisiejszego spotkania. A tym, który był inicjatorem tego spotkania jest ksiądz profesor Leszek Wilczyński. Księże profesorze, serdecznie udało się za to spotkanie, za ten czas, za tę ucztę duchową, również w wymiarze dzisiejszego okazania poświęconego aniołom stróżom. Myślę, że wielu spośród nas odkryło oczy. Między innymi dla mnie osobiście takim niezmiernie ciekawym, interesującym było to zdanie o dwóch twarzach anioła. Jedna twarz skierowana w oblicze Pana Boga, aby nie utracić ani chwili z adoracji Boga, a druga twarz skierowana na człowieka, którego anioł stróż prowadzi przez drogi życia. Bóg zapłać serdeczne za to dzisiejsze spotkanie. Ja też wyrażam wdzięczność i szacunek dla Radia Maryja, Telewizji Tram za przybycie, za możliwość tutaj wspólnej modlitwy, no i teraz tych rozmów niedokończonych. Tak, rozmowy niedokończone. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to cud tu i teraz. Cud tu i teraz, temat, który chcemy zrealizować podczas naszego dzisiejszego spotkania. I realizujemy go właśnie z księdzem profesorem Leszkiem Wilczyńskim, kustoszem Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. Ale są z nami również goście, których niezmiernie serdecznie witamy. Cieszymy się z waszej obecności w naszym studiu tutaj w Poznaniu przy Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa. A są z nami ksiądz kanonik Waldemar Hanas. Szczęść Boże, serdecznie witam. Witam, szczęść Boże. Powiedzmy tak dla wiadomości naszych radiosłuchaczy. Ksiądz kanonik Waldemar Hanas jest założycielem pisma Listu do Chorych, prawda? Jest redaktorem naczelnym tegoż pisma List do Chorych. Jest również wieloletnim dyrektorem Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Także doświadczenie, duże doświadczenie w wielu dziedzinach i sprawach związanych z życiem kościelnym, ale i też, z tego co dowiedzieliśmy się przed chwileczką, ksiądz kanonik przez wiele lat również był kapelanem szpitalu. Także od takiej strony i tych cudów dzisiejszych mam nadzieję, że dotkniemy od strony praktycznej. Mam nadzieję, że to wszystko, co doświadczyłem w tej materii, pracując w różnych tych obszarach, rzeczywiście przyda się w tych naszych rozważaniach i mogę już teraz powiedzieć, że działo się wcale niemało tych cudów, więc chętnie się ze słuchaczami tym doświadczeniem podzielę. Z góry Bóg zapłać. Jest z nami również ksiądz dr Jan Wrockowiak. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, kłaniam się Ojcu, kłaniam się naszym radiosłuchaczom. Ksiądz dr Jan jest członkiem Komisji Liturgicznej przy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Jest również wykładowcą teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pełni wiele również innych znamienitych posług i funkcji. Bardzo się cieszymy również z obecności. I jest z nami także pan doktor habilitowany nauk medycznych Szczepan Cofta. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Pan doktor jest internistą, pulmonologiem, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Także również i od strony tej medycznej, tych cudów, mam nadzieję, że będziemy dotykać i o nich mówić.
Ale zanim do tego przyjdziemy, to rozpocznijmy od miejsca, w którym się znajdujemy, bo jest to miejsce niezmiernie istotne w tym kontekście, w którym poruszamy cud tu i teraz, bo to właśnie tutaj, w Polsce, dokonał się pierwszy cud eucharystyczny. 1399 rok. Lanciano, Siena, Ferrara, Bolsena, Orvieto, ale i na terenie Polski. Sokółka, a ostatnio Legnica, a przed nie, przed tymi dwoma miejscami także i Poznań. Nie wiem, czy wielu spośród naszych radiosłuchaczy o tym wie. Osobiście powiem szczerze, że nie miałem tej świadomości, także też dziękuję Panu Bogu, że mam sposobność uczestniczyć w tych rozmowach, bo faktycznie może człowiek sobie, jak to mówią radiosłuchacze, jest to, Radio Maria jest takim uniwersytetem, w którym można tak wiele informacji zdobyć i faktycznie tak jest. Księże Kustoszu, na wstępie naszego spotkania, cud tu i teraz, serdecznie poprosiłbym o zarysowanie tego wydarzenia, które miało miejsce już tak wiele wieków temu, niemniej jednak jest to doświadczenie niezmiernie żywe w tutejszej społeczności, ale nie tylko w społeczności naszego narodu. Kościół jest pamiątką i świadectwem cudu eucharystycznego, który dokonał się w tym miejscu w 1399 roku. Potwierdzają to źródła, które mówią o autentyczności, o tym, że to miało miejsce, zwłaszcza Długosz tutaj tak referuje to nawet bardzo skrupulatnie. No i tego się trzymamy. Cud eucharystyczny, który dokonał się tu w tym miejscu, gdzie stał dom mieszkalny, kamienica bogatej rodziny Świdłów. I w tej kamienicy dokonał się cud, ale z takim uprzedzeniem, złym nastawieniem. Mianowicie chciano sprawdzić, doświadczyć, jak mówi kronikarz, autentyczności, prawowierności, wiary katolickiej w żywą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W tym celu zlecono wykracenie Najświętszego Sakramentu z pobliskiego kościoła ojców dominikanów. Hostie, Najświętszy Sakrament został tutaj przyniesiony do domu, do piwnicy, gdzie, jak kronikarz referuje, dokonało się to doświadczenie. Ono w praktyce polegało na tym, że hostie zostały położone na stole i nożem okaleczone, kłute i ku wielkiemu zdziwieniu, zaskoczeniu tych ludzi, którzy to czynili, wytryskała z tych hostii krew Pana Jezusa. No, zakłopotani pewno i bardzo zdenerwowani, zaskoczeni, szukali sposobu, żeby pozbyć się tych krwawiących hostii. Mieli kilka pomysłów, wybrali taki, nazwijmy, najbardziej humanitarny, językiem współczesnym. W piwnicy znajdowała się studnia i postanowiono hostię wrzucić do studni, aby już zatrzeć ślady i mieć, mówimy potocznie, święty spokój. Hostie nie utonęły, nie zatopiły się, unosiły się cały czas nad lustrem wody, a więc dalszy pomysł, kolejne postanowienie złapać, chwycić, włożyć do woreczka i wynieść za mury miasta. Tak też uczyniono. Średniowieczny Poznań nie był tak wielki, a więc ta droga nie była długa. Wybrano miejsce nad Wartą, nad Warciańskie Łąki, Bagna, i tam postanowili włożyć do torfu, uważając, że będzie spokój. Historia znowu się powtórzyła, hostie chciały wrócić do kościoła. No już na tyle się to stało głośne, ludzie przybyli, też poproszono biskupa Poznania, rajców miasta, zrobiło się już sporo, zgromadziło się sporo ludzi, biskup przeniósł Najświętszy Sakrament do kościoła, a w tym miejscu ludzie domagali się, żeby postawić kaplicę. Ona rzeczywiście w krótkim czasie była. Też stosunkowo szybko przybył do Poznania król Władysław Jagiełło, który zachwycony, jednocześnie kierowany pobożnością, postanowił na tym miejscu wybudować kościół motywny pod wezwaniem Bożego Ciała i utworzyć fundację karmelitów czewiczkowych. Że kościół po dzień dzisiejszy zachował się, jest monumentalny, piękny, z dużym, ogromnym klasztorem. Do kasaty było to
no jedno z większych miejsc pielgrzymkowych Polski. Niestety kasata sprawiła, że ten ruch bardzo osłabł, właściwie zamarł i, no i tak to się toczyło z taką długą przerwą, no, nazwijmy to, czasów współczesnych. O, następny chłop. Obecnie, 300 lat później, po wybudowaniu Kościoła Bożego Ciała, karmelici wykupili ten dom bogatej rodziny Świdłów i rozpoczęła się budowa kościoła pod wezwaniem Najświętszego Pana Jezusa w 1702 rok. Także jesteśmy przy tym kościele, w którym dokonał się cud eucharystyczny. I to jest powód tego hasła naszego dzisiejszego spotkania, tej dyskusji, rozmów niedokończonych, cud tu i teraz. Więc od tego cudu eucharystycznego, ale po kolejne cuda, które się tutaj bez przerwy dokonują i świadczy to o wyjątkowym wybraniu tego miejsca przez Pana Jezusa i Jego wielkiej szczodrodliwości, bo rzeczywiście statystyka jest tutaj bardzo wymowna i na pewno przekonująca wielu, nawet tych słabowierzących. Od początku, kiedy ksiądz arcybiskup skierował mnie tutaj do tego kościoła, byłem zainteresowany kaplicą, dolnym kościołem, gdzie zachowała się studnia, do której były wrzucane hostie. Niestety ta kaplica była nieużywana, tam dosłownie woda stała. Jest to obiekt, jest ona bardzo nisko położona, poniżej poziomu ulicy. No i takie pierwsze tam skromne starania sprawiły, że można było otworzyć i rozpocząć tam służbę Bożą. Trwa nieprzerwanie do dziś, w każdy czwartek jest tam sprawowana msza święta i nowenna do Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Od początku chciałem, żeby to uwielbienie krwi było takie nieprzeciętne, znaczące i w czasie tej nowenny odczytywane są prośby i podziękowania, które ludzie składają na piśmie. I tak statystycznie od mojego tutaj przybycia w czerwcu 2012 roku do dzisiaj zostało tutaj złożonych i odczytanych około 26 tysięcy prośb. W tym samym czasie odnotowałem, mam to zgromadzone w formie papierowej, około 2,5 tysiąca podziękowań. Ta statystyka jest bardzo wysoka. W tych podziękowaniach trzeba też uwzględnić szczególnie duże, takie niecodzienne łaski, które możemy chyba nazwać cudami. Zawsze proszę, żeby ludzie to zechcieli spisać, opisać, zostawić takie świadectwo, a jak jest coś nadzwyczaj ważnego i takiego radosnego w odbiorze, to proszę, żeby złożyli wotum dziękczynne z dokumentacją. I tak w tym kościele zostało już zgromadzonych w tym krótkim czasie 140 wód dziękczynnych na tablicach, które są w kaplicy. I księże profesorze, serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie i praktycznie słuchacie za profesora na temat piękna tego miejsca, piękna pod względem zarówno artystycznym, ale i duchowym. Mieliśmy możliwość przekonać się o tym chociażby podczas naszej dzisiejszej celebry, naszego spotkania tutaj w tym miejscu. Przypomnijmy, znajdujemy się w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, gdzie dokonał się cud eucharystyczny w 1399 roku i ten kult jest niezmiernie żywy, doświadczenie niezmiernie prężne, czego dowodem są chociażby to, co wspomniał ksiądz kustosz, ksiądz profesor, te cuda, które dokonują się, prawda, uzdrowienia, te woda, które tutaj znajdują swoje miejsce, jako wyraz podziękowania za te łaski, których otrzymują wierni właśnie poprzez swoją wiarę, poprzez swoją modlitwę zanurzoną do Pana Boga. Nasi goście, którzy są zabrani w studio, czy doświadczyliście, drodzy, kiedyś cudu? Bo jest tam i Pan Doktor, który na co dzień poszukuje szpitalu i też niejednokrotnie pewnie spotka się z rzeczywistościami, które z punktu naukowego są dość trudne do wytłumaczenia. Są z nami również księża, którzy na co dzień, prawda, obcują z rzeczywistością tą duchową, w której tak wiemy tę rzeczywistość.
rzeczywistości cudowne się dzieje, czy doświadczyliście w swoim życiu, czy poprzez spotkanie z drugim człowiekiem tej rzeczywistości cudu, panie doktorze. Jak lekarze są często bardzo sceptyczni, dlatego że nawet najbardziej niezwykłe, takie niewytłumaczalne zjawiska starają się interpretować w sposób naukowy. I to jest pewnym ograniczeniem, pewną trudnością. Z jednej strony sceptycyzm, ale z drugiej strony myślę, że każdy spośród lekarzy, czy spośród osób, które ocierają się o sprawy zdrowia, o sprawy prośby, błagania o uzdrowienie, na pewno spotyka się ze sprawami niewytłumaczalnymi. Może ktoś pomyśleć, że to jest jakiś czasami nadzwyczajny zbieg okoliczności. Natomiast też jako lekarz sobie często stawiam pytanie, czy jeżeli cud jest jakąś interwencją Pana Boga w naturalny bieg wydarzeń, czy w jakiej mierze on jest doświadczany w rzeczywistości. Myślę, że tutaj jest bardzo duża rola świadectwa osób, które tego cuda doświadczają. I ten każdy z cudów się opiera w sumie na świadectwie, bo często jest on bardzo niewymierny. Natomiast gdybym przygotowując się przed tym spotkaniem, ktoś mnie zapytał, czy zdarzyły się jakieś sytuacje cudowne. Oczywiście zawsze pozostaje jakaś wątpliwość, ale świadectwa są dosyć jasne. Dosłownie kilka tygodni temu uczestniczyłem w takim szerszym zespole terapeutycznym w opiece nad 22-23-letnim chłopakiem, u którego się dramatycznie zaostrzyła ostra choroba hematologiczna, choroba krwi. Miał niewydolność oddychania, trafił pod respirator, na oddział intensywnej terapii. Zasadniczo wydawałoby się, że wszyscy prawie, że położą już kreskę, odznaczą, że nie. Temu chłopakowi towarzyszyła niezwykle intensywna modlitwa jego rodziny, ale też wielu przyjaciół. Ten chłopak jest osobą bardzo uzdolnioną artystycznie, nawet znaną pod tym względem. I w momencie, w którym on leżał nieprzytomny pod respiratorem przez wiele, to było kilka tygodni, w sposób niewytłumaczalny przynajmniej dla hematologów, dla kolegów, coś się zaczęło dziać, że on zaczął zdrowieć. Rzeczywiście nie wiem, jaki w tej chwili jest jego stan. Natomiast akurat to było dla mnie w ostatnich tygodniach takie, było to wydarzenie, nawet z punktu widzenia medycznego bardzo trudno wytłumaczalne. I tak, z jednej strony sceptycyzm, z jednej strony też ta próba takiego bardzo uczciwego spojrzenia, a z drugiej strony świadectwa rzeczy niezrozumiałych, że pewnie jest tak, że Pan Bóg w sposób interwencyjny modyfikuje przebieg wydarzeń. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że to świadectwo jest takim drugiego człowieka, jest czymś esencjalnym, że wierzymy. Tutaj odnośnie cudu eucharystycznego, no wierzymy akurat w Poznaniu w to, że tak zaistniało w XIV wieku. Tak jak wierzymy też średniowiecznym dziejopisarzom odnośnie bitew, wydarzeń historycznych. Chociaż dla osób wiary to te wydarzenia. Aj, ty jesteś taki, jakiś nie domyślasz się, no o co ci chodzi. Egzystencjalny sens, który wiemy, że on nie jest podstawowym dla rzeczywistości naszej wiary, zawierzenia naszego. Gdy patrzymy na historię cudów, to najdoskonalszy cud, który się dokonał, to bez wątpienia jest cud w postaci tego, że Syn Boży stał się człowiekiem. To jest największy cud, jaki się dokonał w historii dziejów ludzkości. I większego cudu nie będzie już z pewnością. Na pewno to, że żyjemy, że jesteśmy, że tutaj akurat jeśli chodziłoby o świadectwo medyków czy osób, które są wrażliwe na zmiany biologiczne. Dla mnie osobiście sama mowa Boga, jaką jest stworzenie człowieka. Oczywiście tak jak zbawienie, o którym ksiądz wspomina, ale też jeszcze samo stworzenie, które wydaje się rzeczą
nieprawdopodobną dla każdego z nas, myślę, czy podczas edukacji medycznej, ale każda osoba, która jest wrażliwa na rzeczywistość, podejmuje, przyjmuje samo dzieło stworzenia w każdym wymiarze rzeczy nieożywionych i ożywionych. Chociażby sam organizm człowieka, to, że żyjemy, że poruszają się, że są komórki, tkanki, układy, ale też w takiej mikrostrukturze każda komórka to jest przecież olbrzymia fabryka, w której substancje chemiczne na poziomie najpierw mikroskopowym, potem makroskopowym, mikroskopowym, strukturalnym, atomowym, subatomowym, już samo doświadczenie stworzenia zabiera dech. Ja muszę powiedzieć, że także podczas studiów biologicznych, podczas studiów medycznych, myślę, że mowa Boga, jaką jest stworzenie, jest tak silnym wyrazem miłości, że harmonia, która istnieje w świecie, człowiek jest tylko jednym elementem, ale harmonia stworzenia w każdym wymiarze jest czymś, co jest wyrazem słowa Bożego, którym jest miłość. Tu św. Augustyn głosił, że cały świat jest jednym wielkim cudem. I to, co my pospolicie uważamy za cud, nie jest bardziej cudem od tego, co nam się wydaje takie zwyczajne, takie do czego się tak po prostu przyzwyczailiśmy. Chociażby nasz organizm, o którym pan doktor wspomniał, cały wszechświat. Gdy człowiek pochyli się nad złożonością tej rzeczywistości, to odkrywa, dobija się przynajmniej rąbka odsłania tej wielkości Pana Boga i tej cudowności w całej tej złożoności wszechświata, chociażby nasz organizm, prawda, który przecież bardzo konkretnie nauka mówi, że nie ma dzisiaj tak specjalistycznych fabryk, jaką jest ludzki organizm. Jest to tak, jest tylko odzorowaniem, absolutnie nieporadnym. Ja jestem pulmonologiem, także nawet jeden prosty narząd, płuca są bardzo prostym narządem. To jest 23 rozgałęzienia drzewa skrzydłowego. Kilkanaście milionów pęcherzyków, w których wymiana jest tlenu dwutlenku węgla. Takich 200 metrów kwadratowych, tak boisko tenisowe, wymiany gazów, usuwanie tych gazów, które są szkodliwe w życiu, życiodalnego tlenu pobieranie. To jest jeden wielki cud. Natomiast to płuca są stosunkowo prostym narządem. Wziąć pod uwagę wątrobę, która jest też fabryką dosyć monolityczną, ale każda komórka jest nieprawdopodobnie skomplikowanym urządzeniem. A też pewnie najbardziej skomplikowane narządy ludzkie, jakim jest ucho, czyli jakim jest oko. To, że widzimy, to, że słyszymy, że czujemy, że mamy węch. To, że poruszamy się, to zwłaszcza pewnie to doceniają te osoby, które te właściwości utracą, chorzy, których widzieliśmy, widzimy, których dotykamy. Natomiast w sytuacji, jeżeli Pan Bóg daje nam zdrowie, jesteśmy sprawni w miarę, to uczestniczenie każdego życia w cudzie życia jest przyciem jednym z najbardziej esencjalnych i podstawowych i jest takim podziękowaniem dzień po dniu, godzina po godzinie. Panie Boże, dziękuję, że żyję, że jestem, że widzę, słyszę. Na co dzień w praktyce medycznej, gdy ustają siły, gdy jest nawet z powodu starości, ale też z powodu jakiegoś niedomagania jednego, drugiego, trzeciego narządu, czwartego, medycy próbują dzięki wspaniałym postępowi medycyny, który jednak jest mimo wszystko bardzo ograniczony. Ale życie codziennie w cudzie takim, jaki doświadczamy, już jest jakimś wydarzeniem niezwyczajnym. Gdy zerkniemy na Ewangelię, na życie Pana Jezusa, to zauważymy, że życie Pana Jezusa i te cuda, które były dokonywane przez Pana Jezusa, one miały również drugą warstwę, one czemuś służyły. Spójrzmy chociażby na uzdrowienie ślepego. Przedtem Pan Jezus zajaśniał wśród ludzi jako światłość świata. Idźmy dalej. Wskrzeszenie Łazarza to również po coś. Nie tylko dla samego wskrzeszenia. Cud ma jakieś zawsze tak jakby drugie dno. Nie dokonywał cudu dla samego cudu. I teraz warto by się było też zastanowić, bo doskonale wiemy, że Pan Jezus nie przyszedł na ziemię po to, aby dokonywać cudów. To nie była Jego misja, prawda? Można by niejako powiedzieć w cudzysłowie, że my jako ludzie pewnego rodzaju, nie wiem,
to jest może nadużycie, ale wymusiliśmy na Panu Jezusie, prawda, to, żeby On dokonał cudów. I teraz pytanie, czemu mają służyć cuda? Wtedy i dziś, księże doktorze. Właściwie pewno trzeba powiedzieć, że cuda mają takie dwie funkcje, można powiedzieć pewno, że z jednej strony to są jakieś znaki, które pokazują nam Pana Boga z nami. Czyli coś się dzieje, coś jakiegoś dziwnego, niespotykanego. I my w tej sytuacji, kiedy uruchamiamy ten zmysł wiary, to widzimy, że to jest po prostu znak tego, że Bóg jest przy nas. I że przychodzi Królestwo Boże, bo Pan Jezus, kiedy przyszedł, to właściwie czasami możemy zastanawiać, co On właściwie przyszedł nam powiedzieć. On przyszedł nam powiedzieć, że przychodzi Królestwo Boże, czyli panowanie Boga. Panowanie Boga, którego tak na co dzień jakoś nie dostrzegamy, które czasami trudno jest nam dostrzec, ale właśnie z przyjściem Jezusa ono realnie stało się obecne. I teraz te wszystkie znaki, one o tym mówią, że wchodzi jakiś porządek nowy, w którym Bóg jest bardzo blisko nas i Bóg działa. Czyli to są znaki, które mówią o tym, co się dzieje już. Ale druga funkcja cudów to jest zapowiedzenie tego, co się będzie działo. I pewno, no chociażby te wszystkie wskrzeszenia, ale samo też zmartwychwstanie Pana. Ono pokazuje, ono jest pewną zapowiedzią, co nas czeka. Tak samo pewne zjawiska takie cudowne, których doświadczali mistycy, prawda, oni w jakiś sposób, no w niektórych momentach nie byli poddani prawom fizyki, a może bardziej, oni już, czy dzięki nim, Pan Bóg uronił nam, czy uchylił nam rąbka tajemnicy, jaka jest ta nowa fizyka, ta fizyka po zmartwychwstaniu. I tu pewno dzisiaj, mając o wiele większą wiedzę niż 2000 lat temu, taką naukową, możemy też jeszcze bardziej tym się zachwycać. Bo chociażby, kiedy myślimy o zmartwychwstaniu, no to nam się w głowie nie mieści, na czym ono miałoby do końca polegać. Papież Benedykt nam to pięknie tłumaczył, że to jest jakiś, to nie jest krok w tył, ale to jest krok w przód, czyli ze śmierci idziemy dalej w nowy wymiar życia, w jakąś fizykę, która jest nam zupełnie nieznana. Ale kiedy dzisiaj myślimy o naszym ciele, tak właśnie od strony biologicznej, chemicznej, takiej bardzo naukowej, i mówimy, z czego my właściwie jesteśmy zrobieni? No, jesteśmy z materii, prawda? Ale co to jest ta materia? I tam wchodzimy w te wszystkie cząsteczki, atomy, potem wchodzimy w te wszystkie elektrony, protony, neutrony i tak dalej. I wchodzimy w te wszystkie kwanty energii, które tam są w środku i tak dalej. To właściwie trzeba zdać sobie sprawę, że od strony takiej, właśnie bym powiedział, materialnej, to my jesteśmy próżnią, w której dokonuje się mnóstwo jakichś zdarzeń energetycznych, niewyobrażalnej ilości. I kiedy zaczynamy o tym myśleć tak z perspektywy wiary, to możemy zadać sobie pytanie, no właśnie ta próżnia, w której ta energia się dokonuje, to z niej już jest bardzo blisko, żeby zrobić tylko mały kroczek do Boga i do fizyki właśnie tej po zmartwychwstaniu. Czyli te cuda często mogą być jakimś takim też zapowiedzią, jakąś zapowiedzią tego, co dalej, że ta nasza przyszłość po zmartwychwstaniu jest pewno jeszcze bardziej cudowna, na pewno, zdecydowanie bardziej. Cud jako pewnego rodzaju zapowiedź czegoś, do czego też dążymy, ale też pewnie na bardzo konkretny znak, który ma konkretny cel. Panie Jezus, spójrzmy, On nigdy nie dokonywał cudu dla samego cudu. Chociażby przykład kuszenia na pustyni. Kiedy szatan kusił Jezusa Chrystusa, przemień kamień w chleb, rzuć się z narożnika świątyni, a będziesz noszony przez aniołów. I On tego nie robił. Nie zrobił cudu dla samego cudu. Cud ma do czegoś prowadzić. No tak, można powiedzieć, że właściwie Pana Jezusa nie bawią fajerwerki. Czyli właściwie On nie robił czegoś, żeby kogoś zaszokować. Tylko cuda mają obudzić wiarę. Albo może pomóc rozkwitnąć tej wierze. Bo bardzo często wiele uzdrowień, wiele znaków dokonywało się wtedy, kiedy ktoś już robił pierwsze kroczki w wierze, kiedy ta kobieta dotknęła frędzli płaszcza, kiedy ten niewidomy tak popatrzył z wiarą i pewnie spytał, czy wierzysz, że ja mogę to uczynić.
wierze. I to właśnie temu służyły te cuda, czyli tak naprawdę nie da się cudów rozdzielić od wiary. Otóż to cud i wiara, te dwie rzeczywistości. Choć się znamy też przykłady, prawda? Osób, które może brakały się właśnie z kwestią wiary, ale Pan Bóg też poprzez tą cudowną interwencję tę wiarę wlał i pomógł temu człowiekowi dojść do wiary. Takich przykładów wśród świętych też mamy wiele. Ale księże kanoniku, dlaczego dzisiaj tak mało cudów? Za czasów Pana Jezusa przecież tych cudów dokonało się tak wiele. Można powiedzieć, że ludzie wyciągali od Pana Jezusa te cuda, prawda? Czy dzisiaj Pan Jezus nie działa? Czy Pan Jezus jest mniej wyczulony na biedy ludzkie? Chyba absolutnie nie. Myślę, że nie. Jestem nawet przekonany, że oczywiście obecność Pana Boga pośród ludzi, pośród nas jest taka, jaka była. Tylko wydaje mi się, że troszeczkę zmieniło się jakby nasze wewnętrzne usposobienie, czy powiedzmy zdolność do tych cudownych rzeczy, tak? Proszę zwrócić uwagę, że nawet tutaj w tej naszej dotychczasowej rozmowie bardzo koncentrujemy się na tych nadzwyczajnościach, ale tych nadzwyczajnościach bardziej życia cielesnego, materialnego. Tymczasem przecież cuda, te największe, także dokonują się w tej sferze życia duchowego. I one są najpiękniejsze, największe, bo one przemieniają człowieka, nazwijmy to sobie i powiedzmy fundamentalnie, dlatego że one zmierzają do tego, co jest najcenniejsze, czyli do zbawienia. I dzisiejszy człowiek wydaje się, że on najbardziej potrzebuje właśnie tych cudów w tej sferze życia duchowego. Coraz częściej spotykam ludzi, którzy mają ogromne pragnienie wiary, łaski wiary, a jej nie znajdują. Opowiadała mi niedawno jedna z pań, która była na pogrzebie swojej bliskiej koleżanki, pielęgniarki, która była osobą wierzącą, bardzo bliską Boga. W czasie takiej modlitwy wieczornej, mszy świętej, kiedy zgromadzili się wszyscy bliscy, uczestniczył też syn tej zmarłej. I po tej modlitwie on pełen taki żalu, ale też takiej, powiedzmy, takiej nadziei, powiedział, że on bardzo dziękuje wszystkim tutaj zebranym za tę modlitwę, za świadectwo, ale właśnie za taki znak wiary. On go nie posiada, tej wiary nie posiada. Bardzo by tego pragnął, bardzo by tego chciał. I wydaje mi się, że ten człowiek był właśnie wyrazicielem takiego pragnienia tego cudu, dokonania tej niezwykłej przemiany. Świat niestety oddziałuje na człowieka w ten sposób, że jakby zatracał tę zdolność do przyjęcia właśnie tych cudów wiary. Natomiast dla mnie osobiście takim przesłaniem fundamentalnym, bo czasami w tym naszym życiu właśnie my się spodziewamy takich nadzwyczajności, a ciągle zapominamy właśnie o tych zwyczajnościach, które tak naprawdę są cudami. I to, co powiedzieliśmy też przed chwilą, zachwycając się i podziwiając to stworzenie, które niewątpliwie jest cudem, to sama obecność człowieka dla drugiego człowieka i obecność człowieka przy drugim człowieku jest naprawdę cudem. To jest takie pragnienie, które wielu ludzi wyraża w jednym zdaniu. Ty bądź dla mnie cudem. Ty bądź dla mnie cudem. Jeśli mogę prosić
toczy świadectwo dosłownie też ostatnich tygodni. Świadectwo, bo jako lekarzy przyjmujemy, to jest czas i na rozmowę często, na doświadczanie właśnie takich cudów. Opowiada mężczyzna, który był bardzo zapracowany, zabiegany w życiu. I tak się zdarzyło, że zachorowała ciężko jego żona. Była reanimowana podczas zatrzymania krążenia. Wyszła z tego, natomiast wyszła bez możliwości poruszania się, z rurką tracheostomijną, z respiratorem w domu, nie mogąc, bez żadnej świadomości. Sytuacja dramatyczna. Niektórzy wyślą takiego pacjenta do ośrodka dla osób wentylowanych mechanicznie. Tutaj w bardzo szybkim biegu życia decyzja męża, mężczyzny w sile wieku. Bierzemy żonę, bierzemy mamę, bo jeszcze są dzieci, do domu. I przykład heroicznej opieki. On sam mówi też, nawet o tyle skojarzenie podczas tego spotkania naszego się pojawia, że on mówi, zdarzył się w moim życiu cud, bo nagle z innej rzeczywistości dostrzegłem i kwestia opieki heroicznej, absolutnie, ponieważ jest to opieka, której nie można opuścić, tej małżonki w sytuacji bardzo ciężkiej trwania przy niej. Gdy opowiada ta osoba, która jest takim, myślę, jakimś współczesnym świętym bezwzględnie, ten mężczyzna, gdy z żoną się modli, gdy opowiada jej, to takie wyrzeczenie codziennej opieki, akurat tutaj w jednej z podpoznańskich miejscowości, jest świadectwem bardzo, bardzo mocnym. Natomiast myślę, że gdy przyjrzymy się naszym dzielnicom, parafiom, to nie jest często bardzo widoczne, ale są całe rzesze ludzi, którzy poświęcają się bardzo mocno opiece nad drugimi, w cichości, bez szemrania, z uśmiechem nawet, z akceptacją ciężkich doświadczeń życia. Doświadczam, że te osoby zdarzają się, mówią, że życie nasze się przewartościowało, zmieniło się, ale nowe doświadczenie cierpienia, obecności przy drugim, duże D, przy drugim człowieku staje się jakimś odkrywaniem nowej rzeczywistości, która w zahamowaniu biegu życia takiego wartkiego, codziennego, pewnego iluzji, staje się jakimś cudem. Dokładnie tak. Tylko czasami wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek jest w tej obecności, w tym byciu przy drugim człowieku, on jest nieporadny. Ja wspominam właśnie jeszcze z czasów takich moich szpitalnych właśnie takie sytuacje, gdzie najbliższe osoby, mama, ojciec, czy siostra, czy brat, w ciężkim stanie, czasami jeżeli to dotyczyło właśnie rodziców czy dziadków, kiedy ci ludzie odchodzili, ludzie nie potrafili sobie poradzić z tą obecnością, tak? Nie potrafili, nie wiedzieli, jak ją wypełnić, co robić, nie wiedzieli, czy mówić, czy nie mówić, jeśli mówić, to w jaki sposób. No właśnie, często brakuje też modlitwy, tego wsparcia i wydaje mi się, że powinno się dużo na ten temat mówić i chociażby tylko tyle, że czasami w takiej sytuacji tego się nie da nauczyć przecież, tak? Trzeba zaufać takiej swojej własnej spontaniczności, tak? I po prostu podejść do tego całkiem tak, powiedzmy, spontanicznie i tak jak mi serce, myślę za zapas. Dokładnie. Dlatego, że często rodziny pacjentów w bardzo ciężkim stanie, gdy przychodzi czas wypisania do domu, mówią, nie poradzimy sobie. I wtedy jest pokusa, czy umieszczenia w jakimś ośrodku przewlekle chorych, czy w ośrodku opieki paliatywnej. Nie można też tuszować tego, że olbrzymia część chorych, którzy znajdują się w ośrodkach opieki paliatywnej na takich oddziałach, jest to opieka wyręczająca, związana z tym, że nie ma kto się tymi osobami opiekować. Natomiast często tak jest, że to też doświadczam, że jeżeli się pojawia sytuacja trudna, nawet
absurdalnie trudna, to jeżeli ktoś ma dobrą wolę, jeżeli są zachowane więzi międzyludzkie, to udaje się wielu osobom sprostać zadaniom w sposób bardzo piękny. Natomiast taka nieporadność w opiece nad drugim, no to jest może bardzo ludzkie, ale to też wymaga jakiegoś zaufania i tego, że jednak można dać radę. Natomiast opieka nad drugim człowiekiem w sytuacji trudnej też jest jednym z takich pięknych obszarów rzeczywistości, też jakimś cudem, tam, gdzie te relacje międzyludzkie się sprawdzają. I spójrzmy w naszej dyskusji, jak przeszliśmy z takiego górnego C do rzeczywistości takiej prozy dnia codziennego. Zaraz to skomentujemy. Tymczasem serdecznie pozdrawiając wszystkich radiosłuchaczy, bo już 22:10 na zegarach, też prosimy o przygotowanie sobie jakiejś karteczki, czegoś do pisania, tak aby móc zanotować numer kontaktowy do naszego studia, bo też chcemy, aby w tym naszym spotkaniu również głos radiosłuchaczy wybrzmiał, bo jest to niezmiernie cenny, interesujący głos, jak zawsze nas upogacający i też tak konstruktywnie wzmacniający i inspirujący do dalszych dywagacji. Dlatego też prosimy, drodzy, przygotujcie sobie coś do pisania, tak aby móc zanotować te numery, bo jak wiecie, każdy poniedziałek to są inne numery, ponieważ nasze studio jest takim studiem przewoźnym, że tak można by to określić. Pan Krzysztof i pan Paweł, którzy w dniu dzisiejszym realizują nasz program, tutaj wiele też trudów to wkładają, wszystko. Dlatego też prosimy, przygotujcie sobie te przybory, a my w tym czasie skonkludujmy tę część naszej rozmowy, ponieważ faktycznie przeszliśmy od tych takich bardzo górnolotnych spraw związanych z stworzeniem świata, stworzeniem też życia, które jest pierwszym podstawowym cudem dla każdego człowieka, prawda? Rodzice uczestniczą w cudzie stworzenia. Jak wielką moc Pan Bóg dał w ręce człowieka. Mężczyzna i kobieta mogą wspólnie, razem dokonać cudu nowego życia. Też niesamowita sprawa. Sprawa, na którą warto się pochylić i uwielbiać Pana Boga za ten wielki dar. Ale przeszliśmy również do tej codziennej prozy. Prozy chociażby tutaj poprzez posługę, którą czy pan doktor, czy ksiądz kanonik, który przez wiele lat był kapelanem szpitala, pewnie liście to też i ten wątek wybrzmiał podczas naszej dyskusji. I dobrze, ponieważ cud, jak ksiądz doktor Jan Frączkowek wspomniał, jest to rzeczywistość, która ma służyć pewnego rodzaju, jak to ksiądz użył takiego słowa, rozkwitnięciu wiary w człowieku, rozkwitnięciu wiary w człowieku. I to jest faktycznie sens i cel cudu, jaki dokonuje się w życiu. Moje spotkanie z Bogiem, to, co mnie doprowadza do Pana Boga, to są rzeczywistości cudowne w moim życiu. I to jest niesamowite, że nawet cierpienie, nawet choroba, coś, co z punktu takiego naszego widzenia jest czymś, czego absolutnie nie chcemy. I to jest normalne, oczywiste. Ale jeśli ona przychodzi, to też ona może stać się, są to trudne słowa, ale cudem spotkania z Bogiem w tej rzeczywistości. Cudem przemiany ludzkiego życia. Czy można to na tę rzeczywistość tak spojrzeć, księże doktorze? Myślę, że jak najbardziej, że pewno czasami tak jest, że modlimy się o różne cuda, o uzdrowienia i tak dalej, no i trochę tak jakbyśmy stawali przed jakimś murem, bo no właśnie, jak to zrobić, żeby ten cud się zdarzył, i często się nie zdarza, i co wtedy? Natomiast pewno często też modlimy się o rzeczy takie duchowe, właśnie żeby ktoś się nawrócił, żeby ktoś zobaczył sens życia. I często wydaje się, że to jest mur, który no równie trudno przebić. A jednak właśnie takie doświadczenia cierpienia nagle okazuje się, że wyzwalają jakieś potężne pokłady wiary, że pozwalają komuś odkryć zupełnie inny sens życia. Sens, którego pewno bez tego cierpienia by nie odkrył. Aczkolwiek też myślę, że jeżeli już mówimy o tych cudach troszeczkę bardziej już w klimacie takim ducha, to pewno wielu z nas jako kapłanów mogłoby zaświadczyć o tym, że w Kościele dzieje się dużo takich cudów. Takich cudów, które nam się czasami w głowie nie mieszczą, a jednak one się zdarzają.
kiedyś miałem taką sytuację, która bardzo mnie poruszyła do żywego i pewno nie mniej niż takie cuda właśnie uzdrowień jakichś fizycznych. Kiedyś gdzieś siedziałem sobie w kościele, tak było ciemno, już zima czy jesień, i wchodzi taki pan. No pan, widać, że troszeczkę był w stanie po spożyciu alkoholu. On tak mnie zobaczył, pokiwał mi ręką i mówi: księże, ja się pomodlić przyszedłem. Ja mówię: dobrze, to proszę się pomodlić. I pan przeszedł przez pusty kościół, właściwie była jedna osoba w kościele, oprócz mnie. Podszedł pod sam ołtarz, padł na kolana i troszeczkę tak, no, chwiejącym krokiem szedł przez ten kościół, ale widać, że się gorliwie modlił. Potem wstał, pożegnał się ze mną i wyszedł. I dwa dni później ta osoba, która była tam jeszcze oprócz nas w kościele, mówi: proszę księdza, dwie sprawy. Pierwsze, ten pan nigdy do kościoła nie chodził przez całe lata. Za to często chodził, no właśnie, w stanie pod wpływem alkoholu i wszyscy go znaliśmy. A drugie, ten człowiek widać, że się gorliwie modlił. Po raz pierwszy po latach przyszedł. On wyszedł i zmarł po paru chwilach, bo go potrącił samochód. I to jest coś, co mnie bardzo poruszyło. Co więcej, krótko potem akurat była zamówiona intencja za tą osobę i odprawiałem mszę świętą w jego intencji i słucham Ewangelii i nie mogę uwierzyć własnym słowom. Jest ta piękna Ewangelia o uczniach, którzy idą za Jezusem. Jezus się odwraca i mówi: czego szukacie, kogo szukacie? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? No i wtedy oni poszli. Poszli zobaczyć, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. I ja mówię: to tak się stało. On przyszedł zobaczyć, gdzie ten pan mieszka po latach, i tego dnia pozostał u niego. Pewnie też takich cudów ksiądz profesor, ksiądz kustosz sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu mógłby bez wątpienia przytoczyć bez liku, prawda? I zaraz do tego przejdziemy. Poprosimy księdza profesora o właśnie też słowo z takiego punktu widzenia duszpasterskiego, bo to jest niesamowicie istotne, żeby nie tyle szukać takich cudów, w sensie cudowności, prawda, jakichś niezwykłych znaków w swoim życiu, niezwykłych jakichś przemian, bo to nie jest, to nie jest sensem. Sensem jest ten cud, który się dokonuje w życiu człowieka. Człowiek, który przemienia swoje życie, tak? Tutaj ksiądz doktor przytoczył postać tego człowieka, który był pod wpływem alkoholu, który często gdzieś tego alkoholu nadużywał, i ten moment newralgiczny okazało się w jego życiu. Newralgiczny. Przemiany życia. To jest prawdziwy cud. To jest cud spotkania z Bogiem, przemianem w swoim życiu. Księże kanoniku, księże profesorze, zaraz poprosimy o te cuda, takie właśnie od tej strony duchowej. Tymczasem podajmy numer kontaktowy do naszego studia tu w Poznaniu, do naszego studia, które mieści się przy Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Są one następujące. Prosimy, drogi radiosłuchacze, o zapisanie tych numerów kontaktowych. 61 to kierunkowy, następnie 897 48 18. Powtórzę: 61 kierunkowy, następnie 897 48 18 oraz drugi numer kontaktowy, podobnie 61 kierunkowy, następnie 852 32 66. 61 kierunkowy, następnie 852 32 66. Jeśli ktoś nie zdążył zapisać, proszę się nie martwić, jeszcze będziemy powtarzać te numery kontaktowe, tak aby też radiosłuchacze, abyście, drodzy, mogli wziąć udział w naszym dzisiejszym spotkaniu tutaj w Poznaniu i ten temat cud tu i teraz podjąć wraz z nami. Temat ważny, temat niezmiernie też i pewnie bliski nam. Prosimy o takie też podzielenie się właśnie tą rzeczywistością cudu, drodzy, w waszym życiu. Przede wszystkim tych cudów od takiej strony duchowej, bo to jest niezmiernie istotne i to jest clue każdego cudu, który się dokonuje, który jest darem Pana Boga. Wróćmy, księże profesorze, do tego miejsca, do Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa i tych rzeczywistości, cudów, które tutaj się dokonują i o których świadczą chociażby te wota i księgi, w których znajduje się tak wiele zapisanych podziękowań za te łaski, które tutaj wiernie otrzymują w tym miejscu. Chciałbym
mógłbym wrócić do edukacji seminaryjnej, gdzie też temat był poruszany i zawsze było akcentowane, że cuda się bez przerwy dokonują na naszych oczach w każdej chwili, ale warunkiem, żeby ten cud można odczytać, zauważyć, jest wiara. I ta wiara jest niezbędna we wszystkich kategoriach, które tutaj będziemy jeszcze może omawiać. Ja też niektóre tutaj wspomnę. Teraz mówiliśmy o cudach głównie dotyczących ciała, zdrowia, choroby, ale tych płaszczyzn jest dużo więcej. Oczywiście duchowe są takie najbardziej wzniosłe. Płaszczyzn jest wiele. Ja tutaj też niektóre chciałbym zasygnalizować, a jednocześnie zaproponować radiosłuchaczom i nie tylko, żeby od dzisiaj na stronie internetowej Sanktuarium jest zamieszczona księga łask odebranych tutaj i to są świadectwa, bo to chyba najbardziej działa na człowieka, o tym wspomniał przezacny pan doktor. I to działa. I tak jak wspomniałem na początku, ja proszę bardzo, jeśli jest łaska szczególnie taka duża i ta osoba jest naprawdę wdzięczna, radosna, żeby to spisać. Oczywiście praktyką Kościoła jest też, aby nadzwyczajne znaki, łaski, cuda były też potwierdzone w miarę możliwości przez medycynę, przez lekarza, więc niektóre te świadectwa też mają opinie lekarskie, one są pewno wtedy bardziej jeszcze wiarygodne, ale nie zawsze. Ludzie piszą bardzo szczerze, polecam, strona internetowa to www.trzyhostie.pl. Od dzisiaj ta księga jest do wglądu. I tutaj jakie są kategorie, jeśli można użyć takiego słowa. Dużo jest odebranych łask, dosłownie cudu poczęcia dziecka. O tym mówiliśmy. Tutaj sporo młodych ludzi przychodzi. W każdą środę modlimy się przy ikonie Matki Bożej Królowej, przy Najdroższej Krwi i te cudowne poczęcia są. I są złożone wota. Wota są nawet zamieszczone na półce przy tej ikonie. Dzieci mało urodzone, nawet ochrzczone w tym kościele. To takie dla mnie też jest szczególnie wzniosłe, wzruszające. Dużo ludzi tutaj przychodzi chorych na raka. Jest szczególny dzień, wtorek i patronat świętego Kaspra del Bufalo, który patronuje chorym i te uzdrowienia też są, podziękowania, te skromne na małych kartkach, ale też i duże świadectwa, które są też w tej zamieszczone w Księdze Łask. Inne poważne choroby, bo no, oczywiście nowotwór się wydaje takim najbardziej poważnym schorzeniem, ale są inne i też ludzie o tym piszą, dają świadectwo. Trudne sprawy osobiste i rodzinne. Tych jest naprawdę bardzo dużo i tutaj myślę, że koledzy kapłani też mogliby i będą chcieli dać swoje świadectwa. To jest też może mniej uchwytne, mniej spektakularne, tak jak choroba i uzdrowienie z tej choroby, ale sprawa osobista, rodzinna, małżeńska, one są też bardzo ważne i takie świadectwo jest bardzo poruszające. Jest sporo, i tej księdze są też uzdrowienia, cuda duchowe. Takie tu jedno sobie odnotowałem. Spowiedź osoby po 51 latach. Też to pięknie odnotowała, jest świadectwo. A więc kategorii jest dużo i kiedy jest wiara, to dosłownie w każdej minucie nasze spotkanie też jest cudem, ewidentnym cudem. Dlatego tak pamiętam to z seminarium i tym się kieruję. Ludzie tutaj kierowani na pewno wiarą, bo dotarcie do tego kościoła jest wyjątkowo trudne. Mimo, że położony jest w centrum Poznania, to położenie jest bardzo takie trudne, skomplikowane, ponieważ kościół stoi w szeregu domów mieszkalnych, więc odszukanie tego kościoła to jest też duże wyzwanie. Przyjście tutaj, no oczywiście większa, mniejsza znajomość historii tego miejsca, ale też i tak podawane, przekazywane sobie nawzajem. Od początku, od tego cudu w 1399 roku ludzie pragnęli zaczerpnąć ze studni wody.
Chwilami też się dziwię, dlaczego jest taki boom. Nieraz rzeczywiście bardzo dużo ludzi i tej wody pobierają ogromną ilość, dosłownie takie siatki, wózki zabierają. No to dziwi, nieraz intryguje, ale też ośmieliłem się kilkakrotnie poruszyć ten temat w czasie kazania w liturgii czwartkowej, że to nie w ilości, to nie musi być litr, dwa litry, pięć, dziesięć litrów czy cały wózek. Wystarczy kropla, druga kropla, musi być wiara. A więc też tutaj kierowani wiarą, żeby czerpali wodę i kierowani wiarą modlili się, a ta woda jest tylko, jest tylko taką substancją, materią, którą się posługuje Pan Jezus, bo sam był topiony w tej wodzie i dlatego chyba tak jest łaskawy przez tę wodę. Zresztą w każdy czwartek odprawia nam msza święta, czyli Eucharystia dotyka bez przerwy tej wody i dlatego chyba te cuda się tak tutaj mnożą i są radością naszą. I życzymy, aby dokonywały się nadal te cuda, cuda, które dokonują się wiarą ludzi, którzy tutaj przybywają. Wiarą ludzi, którzy tutaj przybywają i też za tą opiekę duszpasterską, no, tego też gratulujemy i życzymy, aby jak najwięcej sił było do tego, aby tę posługę pełnić księżom tutaj obecnym, wszystkim księżom, wszystkim kapłanom, wszystkim osobom, które posługują właśnie w tych rzeczywistościach szerzenia, krzewienia wiary. A my serdecznie pozdrawiamy z stolicy Wielkopolski, z Poznania wszystkich naszych radiosłuchaczy. Gościmy dzisiaj w Poznaniu i podejmujemy temat cud tu i teraz. Jesteśmy w sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, w tym miejscu, w którym dokonał się na terenie Polski pierwszy cud eucharystyczny 1399 rok. Zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Przypomnijmy jeszcze raz numery kontaktowe. To jest 61 897 48 18, to jest pierwszy numer kontaktowy, 61 897 48 18, i drugi numer kontaktowy 61 kierunkowy, następnie 852 32 66. Powtórzę, 61 kierunkowy, następnie 852 32 66. Po krótkiej przerwie takiego wytchnienia w postaci utworu muzycznego zapraszam radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. 27 minut po godzinie 22. Czas niezmiernie szybko tutaj w Poznaniu biegnie. Zatem chwila oddechu i za chwilę powracam, aby kontynuować cud tu i teraz. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych z Poznania. Cuda, cuda, dzisiaj niepojęte. Cóż dzisiaj Jezu spodobało we mnie, żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie. Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje. On jest mój, a ja Jego jedynie. Serce Jezusa najświętsza w moich żyłach płynie. O cuda, cuda, dzisiaj niepojęte. Cóż ci się, Jezu, spodobało we mnie, żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie. O cuda, cuda, dzisiaj niepojęte. Cóż ci się, Jezu, spodobało we mnie, żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy.